Witajcie, z tej strony Hubert i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj ze mną jest Bartek. No elo. No i nowe nabytki, czyli inaczej nasze, za nasze pieniądze, nie tylko za naszego taty, bo tata nam kupił. Co nam tu tata kupił? No właśnie, kupił nam zetorka pług i przystaweczkę do kukurydzy, do zetorka. No i co? I teraz sobie będziemy je rozładowywać. Ja zjadę zetorkiem. No to jedź. Odpalimy. Zjadamy sobie, cyk. Aha, czekaj. Jadę, a ręcznego nie spuścimy. Cyk. By się separator wsiął. Separator zahaczyliśmy gościowi, ale przywieźli nam sobie tutaj manem. Nie wiem, kto to przywiózł, nam tata kogoś wynajął. A nie, na farmę dać? No. Jedzieć. Wieczko, a może na tak, żebyś nie jechał za szybko, 17 na godzinę. Zam to sobie tutaj na razie. Właśnie, to dawaj mi tu szkodę. Sobie tutaj na razie zostawimy. Gdzie ty tam pojechał? Da mi tego zatora. Masz pan. Czekaj. Odepnij tu pługi, czekaj. Ja się cofnę. Odepnij pługi. No, odepnij, a nie wapnij. Tu odbiałem. No to ale czekaj, no. No to czego ten zatok tu idzie? To sąsiad, wstaw łopiu. Jezu. Nie umiesz odpinać pługu, widzę. Ta, no nie umiem odpinać, ja normalnie odpiąłem. Pięknie. Dobra, jedziemy sobie, bo dzisiaj będziemy się sadzić ziemniaczki. To takie awy są. Ziemniaczka, lecimy. Ja tam idę już podwórki się ustawić. Jak podwórki, jak to mnie Cezarkę zapnie? Pod jakie worki? Co ty gadasz? Widzicie, ja dzisiaj nie ogarniałem czegoś takich. No, to nie wiem, jak się ogarniałem. Muszę tak, kiedy gdzieś więc to nie hamować, żeby my w dom nie uwaliły. Co on ma na 4 ustawione? Ty tam, nie młody, nie. Nie dokazał mi. Zapiłeś? Dobra, podnieś. Mam podczepiona. Dobra. Jedziemy. Dobra, jedziemy. O, gdzie to stoi? Ja tu już. Ten dam jest worek. Trzyma. Już się tam opuściłem. O Jezu. Co to się z tym worek zrobiło? Dobra. No, ładuj. Ale lagi, jak to tam się pojawiło. To wiem właśnie. Tak. O dobra, przed. Sadzi. Okay.
Ale kurde, za to zapadam. Mokro jest. Ja też nie widzę, że to rośnie. Znaczy rosną właśnie, co ja mówię. Szybko... szybko zlatują. Gdzieś tam przynieś jeszcze jeden worek z tej stodoły. Okej, dobra. To starczy chyba, czy nie? Nie starczy. 81 kilo już mam, 27%. A nasypałeś mi 100 kilo. I tak by nie starczyło. Ciężkie te worki, ale... Dobra, tam nie udawaj, bo ten worek waży 50 kilo. I ty żeś ostatnio... Ale... Czekaj. Jezu, jak ja widzę. Panie, stój pan. Jezu, ten za mną był z workiem. Dobra. Ja muszę jeździć ze środka, bo to tak wygląda, że to szok. Co i sam musisz z tym necikiem ogarnąć, bo... No, prowodko jest. To ci powiem u mnie. Nie tak przestrabuję wszystko, już co? Nie, nie lepiej. No. Szczególnie jak ty chodzisz, to tam lepiej stój w miejscu. Nie ruszaj, bo siódma minuta odcinka do rana wywali. To tam, nie wiem, to dzisiaj jakieś tam chyba krótsze. Co? To dzisiaj krótszy odcinek robimy. No, dzisiaj 15 minut ma, bo to widzicie. Mieliśmy jechać siać kukurydzę, ale... Tak, siać Ścina, na znaczy, bo miał dzisiaj sąsiad tu zaraz przyjechać, ale widzę, że zadzwonię do niego. Zaraz tu będzie. Czekajcie, zadzwonimy do sąsiada. Kręcimy tu numer. Czekajcie tu. Zajmijmy do sobie. Halo! Ty, sąsiad, słyszysz? Bo nie przyjeżdżaj tam, bo na odcinku, nie przyjeżdżaj z tym swoim siewnikiem, bo no, nam tu tak laguje, że ja nie wiem, krótszy odcinek zrobimy. Ja nie wiem, co to się dzieje, ale mówię ci, normalnie takie mam lagi, nie będziemy nagrywać dłużej. Dobra, 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 nie przyjadę, to najwyżej jest, dobra? Dobra, dobra, no, 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 cześć, cześć. No, widzowie, sąsiad powiedział, że jutro przyjedzie, jak nie będziemy mieć lagów. Co tam cię kaszel dusi, czy co, że tak... Jeju, fajnie ten worek. No. Mówisz, że ile to na koni? 52. To 60? Nie. 60? Nie, w sumie no. Tylko, że to ma przedni napęd, lepiej poniesiemy. No tak. No czyli jakby nie patrzeć, jakby policzyć, co ten przedni napęd, no to jest... Pewnie. Nie fajnego. Ale lagi. No to jest... no to jest jakieś 70 koni.
Dobra. Nam 70 kilo nam zostało ziemniaków. To sąsiadowi damy. No. W zamian, że nam jutro przyjedzie tam, wiesz. Ten zasiad, nie? Chociaż nie wiem, czy on przyjedzie, bo to taki trochę, wiecie, to nie wiem, czy się zgodzi na twarz, pokazanie. Najwyżej nam przywiezie po prostu siedmiczek, bo on miał przyjechać 60 z silnikiem. Ale to zobaczymy. Znaczy, 60. Nie 60, tylko do torku. Zobaczymy. Kurde. Dobra, gasimy. Torka. Ogólnie mamy tutaj już dużo jajek, także wyjadę teraz. O, tu w tych bańkach było to. Było zboże, bo mi się tu wysypało, widzicie. Z tymi bańkami kombinowałem i... Ogólnie golfik się naprawił, bo wczoraj golfik jak jechał z przyczepką, jak jechaliśmy ze sklepu z przyczepką, to jechał 20 na godzinę, widzowie, także fajnie nie było. I dzisiaj już jest ok. Jak coś, Bartek. Wiesz? No. Nie wiem, już od czego nie jedziesz. Bo się nie może pozbierać. Ja tutaj sobie obczaję, co ty, jak za to na bajery. Kurde, fajne. Tworzymy burtę. Ty, a tu wiesz, jak biegi, co? Ja tu nie wiem, jak są tu biegi. Ja wiem. No to, że to ja nie wiem, jak są biegi. No dobra, a jak... Tak jak w 60, że jedynka, potem wsteczny. Pokaż, czekaj, dajcie. Nie masz o tu o taką wajchę. No to ta, ale jak to wajchę przekręcić, żeby dobry bieg? No to tak jak w 30 masz. Dobra. Ja się tam, ja cię tam później po odcinku nauczę. Nie będę ludzi zamudzał na audycję. Ogólnie trzeba będzie jakieś nowe autko kupić, jak sprzedamy 60. Aha, nie powiedziałem wam. Jutro ma kupiec po 60. Dzisiaj ma kupiec po 60 przyjechać. O 10. Także za parę minut. Przyjechać kupiec po 60, także na następnym audycji już nie będzie 60. Kura, tu przyczepkę, tam przyczepkę, jak to się nazywa, je w przyczepce przewinie. I z tym kura. No ładuj tu. No nie, trzeba im będzie dokupić. Nie, czekajcie, co? Tak, kura. Trzeba będzie, trzeba będzie im dosypać pszenicy i jęczmienia. Trzeba będzie kupić. No dobra. Czekaj, zamkniemy sobie burtę. Zamknę pasy. Ja sobie wszystko robię. Nie, ja nie jadę, wiesz, dzisiaj. No dobra, myślałem, że jadziesz. Ale chociaż w sumie, czekaj, zobaczę. Jaki on ma tu most z przodu. Co? Ale kurde, jaki on ma tu most z przodu. Jak most? Jojka, ale poszukujemy jojek. Ty wiedziałeś, że można sprzedać... Aha, nie ma co. Nie było tematu, jak coś. A Grażyna to dobrze te kartony tu zabezpieczyła, czy nie? No. Ty, jest po tysiaku, jedziemy. Są jajka w dużej cenie.
to jadę. Czemu mu się ręcznie ślimy? Jedź golfi. No, tu grażenie, żeby w pranie nie zahaczyć i o bizona. Najważniejsze, żeby o bizona nie zahaczyć. O pranie to tam wiecie. O, no oczywiście o pranie, żebym zahaczył, no jakby to nie. Trzeba przesunąć przyczepkę. O! Ue! No i to nie stało. Ja wypadły, matko bosko! Ja wypadły. Tak, żeś zapił pasy. Cicho, to ja zapinaj na... Teraz zanim my ruszymy... Także dobra jest nowina, Gorfik się ogarnął. Wczoraj to nie chciał jechać, widzę, że teraz to też już coś wariuje. Ja coś porobię na głosie. Bizona do shopy zaparkuje. Nie, bo tam trzeba gdzieś ogarnąć miejsce na przystawkę, wiesz? Bo tata kupuje na te i... A nie mamy miejsca w ogóle. Chociaż jak 60 się sprzeda, to się zrobi... Nie zrobi się, bo za torek teraz będzie stało. Mówię, za pół godzinki ma przyjechać ten pan od 60. Bo nie co, nie wiem, tak cicho, dźwięki w farmingu czy co? Nie wiem, co to jest. Nie, no to wiesz, to ja tu 60 przygotuję do sprzedaży, karczerę umyję i... No, umyj tam. I te pługi od 60 też, bo on pługi też będzie brał jak coś. A, no to już od razu szybne. No, bo on ma laweta dzisiaj przyjechać. Kurde, szkoda trochę tej 60. No. No ale cóż, coś się kończy, coś się zaczyna. Fajna 60, ale już niestety. Swoje lata miała, bo już zaczęło, do niektórych maszyn brakuje. No. To jest jeszcze fajne, by było to lato, tą 60, bo... Znaczy lato, jesień, to co by było, bo to byśmy ziemniaki kopali, nie o tak to za torą będziemy. Ale za niedługo coś się pomyśli o 60, tylko trzeba, wiecie, trochę pieniędzy zarobić. Chociaż ja tam widziałem taką ładną, zieloną 60 z kabiną. Już mam z kabiną czeską, zieloną, 300 motogodzin tylko ma. Wiesz? No kozak. No. Wiecie, wam się tutaj wydaje... Felgi ładnie do mnie. Wam się wydaje 300 motogodzin, ile? No 300 motogodzin, tak, ale to jest w realu, to jest bardzo mało. Brat, mam pomysł. Dawaj żarówki wykręcimy z lamp. Nie, bo jak goś oglądał... Żarówki z lamp odkręcimy. A to odkręcaj. Będzie na ciebie. Nie no, zostaw tam gościowi, bo tam... Bo on... Wiesz, ja dałem cenę 10 tysięcy, on przyjeżdża, on dzwoni, panie daje 15 tysięcy i biorę dzisiaj. Nie? Czyli 5 tysięcy będziemy do przodu. To jeszcze byś tam... Byś jeszcze może tam coś utargował, 15, 500 może? Ja mu 16 powiem. 16 bierzesz, panie. Powiem mu 16 i bierzesz dzisiaj, panie, o teraz? Ej, tylko wiesz, panie, jaki będzie problem, bo to one są zdarne.
Ale ja mu pokazywałem te pługi. Przecież te pługi to zawsze będą zdarte. Znaczy, wszystkie pługi są zawsze zdarte i co? Ty, jednak jest 20 minut odcinka. Oj, tak, dobra. Dobra, czekajcie, pokażę wam tu w sklepie. Jakie... Tu ją postawię. Jaką 60-kę widziałem tutaj wam. Lepiej pokażę konfigurację. Opuścimy. Tam ta 60. Ten kolor miał tu taki. Tu miała kolorek taki. No i kabina była. Nie naglak, nie ten. Nie sokółka, koja. Czeska, o. I taka była kabinka. Także to była 60. Czyli to była taka i taka. No taka to była. Ty, ej, ale gościowi powiemy, że ten, żeby się z tym nie dało otworzyć, by się zaklinowała. Czego? No nie wiem, ja próbuję otworzyć, się zaklinowała. Nie, no tam otworzy. Wiemy, że się da otworzyć, że się nie da. Dobra. Dzięki wam za oglądanie. Miłego zioneczka. Trzymajcie się. Cześć! Siema!